Siemaneczko widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z CS Faila, waszej ulubionej strony. Standardowo lajka proszę zostawić, subika jeśli jesteś nowy, a kto nie zna strony, link w opisie, przy kodzie Jungo przy depozycji dostajesz 5% bonusu. I co, mamy stóweczkę i chciałem zrobić dzisiaj z tego 3 stóweczki. Także co tu mamy, to jakieś 2 szaroty, sprzedamy to. Bonusowego itemu nie ma, bo nie wpłacałem nic. Idziemy na jackpota. 8 dyszek w pulach. Ja tu zaraz przypierdolę 20 zł na start. Mam nadzieję, że się nie wyripuje szybciutko. No ale trzeba coś spróbować zrobić. Bo ostatni odcinek był z tego, co dobrze pamiętam, chujowy. Choć nie wiem, bo ja parę odcinków do przodu nagrałem. Bo zapewne teraz, jak to oglądacie, to drogi widzu, jestem w Polsce na urlop. Dobra, 15.09, wbijam jako jeden z pierwszych, żeby rozbujać tą imprezkę tutaj troszkę. No dobra, poproszę pulę 250 zł teraz i was rozpierdalam na 7%. No, proszę tu wbijać. Chłopce radarowce, gdzie wy jesteście? O takie... Aha, no spoko, 50 zł. Może wygram. No, jak już kurwa mam 30% prawie, to fajnie by było wygrać aż jedną pulkę. No i chuj, podziękował. High ticketik. Nawet very high ticketik. No cóż, pierwsze podejście chujowe. Przejdźmy na Wilka. Może na Willu coś tam. 9.98 na 5. Zakręć śmigłem, tak jak trzeba. Nie bądź żyd. No. Czy kurwa w ostatnim odcinku czasem też nie było tej samej sytuacji? Kurwa, skam w biały dzień. Już jest taki biały, bo jest 8 wieczorem, ale never mind. Podejście jeszcze jedno. 5x. To nie jest dużo. Na piątce to jakbyś mi za darmo pieniądze dawał. Kepsa sobie nawet za to dobrego nie kupię. Dobra, nie dogadamy się, widzę dzisiaj. Idziemy na miny. Na mince damy 10 na 10. Start. Pyk. Zrobię dwa podejścia. Aha, no dwa podejścia, chuj. Pyk. Dobra. Dobra. Zabieram. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. No i moi drodzy, odcinek będzie się trwał 3 minuty i 30 sekund, ponieważ wkurwiają mi miny, jak zawsze mi dawały, tak zabrały wszystko. No chuj, odcinek trwa dzisiaj 3 minuty 30 sekund. Bywa, jak się człowiek już napali na szybkie granie, tak. To jest po prostu poradnik, jak nie grać. Przypierdolić 100 zł w 3,5 minuty. Można, można. Nie grajcie tak jak ja. To jest taka lekcja. Ale jeśli będziecie chcieli zagrać, to użyjcie kodu Jungo i zostawcie lajka na ten piękny, krótki tutorial, jak przypierdolić stówkę w 4 minuty. Kłaniam się niziutko i widzimy się już za 2 dni. Nara!